Witam, nazywam się Sasza. Na tej lekcji nauczymy się krótkiej choreografii samby, solo, na poziomie 1. Zaprezentuję Wam, jak wygląda choreografia. I od początku. Tyłem. 5, 6, 7. I zaczniemy od przypomnienia kroku podstawowego. Najważniejszą akcją, która wyróżnia sambę spośród innych tańców, jest akcja bounce. Polega ona na zginaniu kolan wraz z biodrami. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. I teraz kroki są bardzo proste. Prawa idzie do tyłu, raz, dwa, a lewa do przodu. Żeby to nie wyglądało jako disco samba, dokładamy akcję bounce. Zaczynamy w miejscu i idziemy w tył. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. Na każde liczenie raz, dwa, trzy, cztery musimy się znaleźć w dole. Na i się wybijamy z powrotem. Raz i dwa i trzy i cztery. Zaczynamy od pierwszej figury. To będzie krok podstawowy, który powtarzamy cztery razy. Od prawy do tyłu. Raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem. Bokiem. I raz i dwa. Brzuch pracuje aktywnie. 5 i 6, 7 i 8. Kolejna figura nazywa się whisk i tańczymy ją do boku. Raz i 2, 3 i 4, 5 i 6 i zaraz będzie obrót. Jeszcze raz pilnujemy, żeby po skrzyżowaniu nóg i opadnięciu w dół nie rozjeżdżały nam się kolana. Kolana trzymamy za sobą. I robimy whisków 4. Raz i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7. Podstawiamy palec, przekręcamy się i 8. I jeszcze raz i raz i 2, 3 i 4, 5 i 6. Ciężar ciała na lewej nodze. Na ułamek sekundy przenosimy ciężar ciała na prawą. I wracamy na lewą, jak najszybciej. I od tyłu. I raz, i dwa, trzy, i cztery, pięć, i sześć. Na lewej, na prawą i na lewej. Kończymy. Dobrze, i bokiem. I raz, i dwa, trzy, i cztery, pięć, i sześć, siedem, i osiem. I łączymy razem do muzyki pierwsze dwie figury. Pięć, sześć, siedem i raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem, raz i dwa, trzy i cztery, pięć i sześć, siedem i osiem. I od tyłu. Pięć, sześć, siedem, osiem, raz i dwa, 3 i 4, 5 i 6, 7 i w prawo. Raz i 2, 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8.